W Polsce zalegają miliony szczepionek. Szefowakę umywa ręce. W Polsce zalegają miliony szczepionek. Odmawiamy wykonywania płatności. Pod koniec zeszłego tygodnia skorzystaliśmy z klauzuli Siły Wyższej i poinformowaliśmy Komisję Europejską i firmę Pfizer, że odmawiamy przyjmowania kolejnych szczepionek przeciw COVID-19 i odmawiamy wykonywania płatności za nie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister Zdrowia odniósł się we wtorek w TVN24 do informacji o tym, że w magazynach w Polsce przechowywanych jest obecnie 25 milionów szczepionek przeciw COVID-19 oraz że Polska ma zamówionych ok. 67-70 milionów dawek. Co my z tym wszystkim zrobimy? pytał prowadzący. To jest rzeczywiście jeden z głównych problemów, jeżeli mówimy o sytuacji związanej z COVID-em. Na początku zaczęliśmy te szczepionki przekazywać, albo odsprzedawać tym krajom, które niestety nie miały dostępu w pierwszej kolejności, tak jak miała zagwarantowana Polska. Udało nam się oddać lub sprzedać blisko 30 milionów tych preparatów, powiedział. Ale, jak zaznaczył, sytuacja epidemiczna na świecie zmieniła się, jest na tyle lepsza, że nie ma takiego zapotrzebowania. List premiera Morawieckiego do szefowej K. Ursuli von der Leyen wystąpiliśmy zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do głównych firm producentów szczepionek, żeby te dostawy, które były planowane w tak dużej liczbie w najbliższych kwartałach, po prostu rozłożyć bardziej w czasie, żeby dać sobie większą elastyczność, swobodę tych kontraktów, które mamy zawarte, poinformował Niedzielski. Na przykład, jeśli te dostawy mają następować do końca 2023 rok, to zaproponowaliśmy, było to między innymi w liście pana premiera Morawieckiego do pani przewodniczącej von der Leyen, żeby rozłożyć te dostawy na 10 lat i, co najważniejsze, płacić wtedy, gdy otrzymujemy szczepionki, wyjaśnił minister. Przypomniał, że negocjacje dotyczące zakupu szczepionek były prowadzone przez Komisję Europejską. Niestety, tutaj spotkaliśmy się z kompletnym brakiem elastyczności po stronie producentów. Nie było takiej sytuacji, żebyśmy mogli poważnie zmienić warunki tego kontraktu, a ten kontrakt był podpisywany w sytuacji kryzysowej. Można było powiedzieć, że nie mamy aż takiej swobody podejmowania decyzji w tym kontrakcie, powiedział szef MZ. Poważne obciążenia finansowe odniósł się do stwierdzenia, że kontrakt związał nam w dużej mierze ręce. Tak, to są poważne obciążenia finansowe. My szczególnie, mówię tutaj o Polsce, mamy w tej chwili napięcia finansowe związane z napływem uchodźców. Więc też czujemy, że w skali Unii mamy pewne prawo do oczekiwania, że specjalne instrumenty, które będą dawały nam chociażby większą elastyczność w takich kontraktach, będą dla nas projektowane i będzie pewna swoboda, zaznaczył minister. Dopytywany był, czy oznacza to, że szczepionki jednak do Polski dotrą. Chcę państwu powiedzieć, że w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia skorzystaliśmy z klauzuli siły wyższej i poinformowaliśmy zarówno Komisję Europejską, jak i głównego producenta szczepionek, że odmawiamy przyjmowania tych szczepionek. Odmawiamy również wykonywania płatności. Rzeczywiście konsekwencją tego będzie konflikt prawny, który już ma miejsce, poinformował Niedzielski. Pytany czy oznacza to wypowiedzenie kontraktu przez Polskę? Szefem Z powiedział: Ten kontrakt ma tak specyficzną konstrukcję, bo przypomnę, że on jest między komisją a producentami, że rzeczywiście nie ma takiego wprost wypowiedzenia, bo my nie jesteśmy bezpośrednio stroną. To jest taka deklaracja, która mówi o dalszej naszej linii postępowania, wyjaśnił. My jesteśmy bardzo rozczarowani zarówno postawą komisji, jak i producentów. O producentach mówiłem, że nie wykazują żadnej elastyczności, przyjmują po prostu wygodną pozycję, że jest zakontraktowane, proszę brać, proszę kupować. Nawet jak dyskutowaliśmy o takich etycznych wymiarach, że te moce produkcyjne, które są w tej chwili wykorzystywane na preparaty, powinny być skierowane chociażby na inne leki. To są też bardzo często zaawansowane technologie, mówił Niedzielski. Minister zdrowia zapytany został, na jakie kwoty opiewają te kontrakty. To są miliardy złotych. Ten nasz kontrakt z tylko jedną firmą to jest 6 miliardów złotych do końca 2023 roku, a w tym roku to są ponad 2 miliardów, poinformował. My rozmawiając, tak jak mówiłem, z producentem żądaliśmy, czy oczekiwaliśmy zmian tego kontraktu, elastyczności. A z kolei z komisją rozmawiając mówiliśmy, że Polska, która jest w sytuacji takiej, że pomagamy uchodźcom z Ukrainy, powinna mieć specjalne instrumenty. Więc albo komisja wydzieli jakieś środki, które nam będą pomagały na zasadzie solidaryzmu europejskiego finansować uchodźców, bo to nie jest tylko obowiązek Polski. Zaznaczył. Podał, że Polska wystąpiła o środki na ten cel.